i jest właśnie, są człowiek, który się znajduje między drgającymi. I to jest właśnie ten efekt, o którym mówisz, tak? To nie jest ten efekt, my tutaj go nie usłyszymy, ale mniej więcej będzie podobnie, on nie będzie tak słyszalny. Ale pojawia się jakiś drażniący dźwięk, który wywołuje jakiś nastrój fizycznie. Mhm. Sam reagujesz od razu na ten nastrój, że jesteś w jakiejś sali, to jest akurat jakiś taki w kierunku niepokoju jakiegoś. Mhm. On będzie powoli znikał. No, to jest tam coś z tym ukraińskim wywalutem. Dobra, tu jeszcze raz. Pojawia się ten klimat. To jest delikatnie wprowadzony w nastrój, nie? Aha, słyszę. Dopiero wiesz, jakby wszedłeś, zaczynasz się przyglądać, dopiero wiesz, co się dzieje, nie? Klimat właśnie kaszubski, klimat ukraiński. Nalewajmy, bracie, to po ukraińsku coś tam coś powiem. To są sobie takie przykłady, nie? Ale czekaj, podoba mi się to. W przestrzeni to się w różnych miejscach w scenie. To jest do jakby do możliwe do edycji, tak? Mhm. Bo to mi się podoba generalnie, super. To jest świetny, ten motyw jest super. Tylko jak dostaniesz gotowy obraz, na przykład gotowego fotokasta, to w niektórych momentach będzie tekst, będą osoby mówiły. Więc trzeba będzie tak zrobić, żeby to poprzesuwać. To wszystko można. No to zupełnie inny klimat mnie jeszcze wprowadzi w to, wiesz, jeżeli chodzi o to. Dynamika, wiesz, głośno jest potrzebna. No. Przesuwanie, wiesz. No. Wszystko można tutaj edytować. Coś nowego wejdzie, tak? Nowy instrument. No to zakończymy jego momentu. To mi jeszcze... Próbka. Tylko taka próbka, to można dopiero rozbudować, ułożyć do danego czegoś. Coś, taką miałem wizję jakąś.